Więc dzień dobry, witajcie panowie i panie. Więc jak widzieliście już wcześniej, udało mi się załadować. Jadę dzisiaj w taką krótką podróż 170 mil do miejscowości Pekin, Illinois. Tam się rozładuję i wracam do domu. Nie wiem oczywiście jak mi to pójdzie. Natomiast dzisiaj będziemy szukać czegoś jeszcze, żeby wyjechać ewentualnie, bo ja będę w okolicy Peorii. Tam jest takie dosyć takie rozwinięte miasteczko, jeśli chodzi o ładunki, załadunki, bo tam jest wielki John Deere. I czasami stamtąd wyskakują ładunki. Tam się ładowałem chyba już parę razy i wracając, najczęściej wracając, chociaż z Peorii, jaki miałem ładunek do Peorii, to dwa razy też wróciłem na ładunku ostatnio. To fajnie mi się traska ułożyła. No i teraz co? Teraz zobaczymy, co będzie, nie? Na tą chwilę nie wiem. Wiozę ciężko, bo wiozę 700 kilo i te paczki są wąskie, a długie. Coś ciężkiego, jakieś części do pompy, tak przynajmniej pisze na papierach. No, ale cóż. I też ktoś to musi zawieźć. Także jak widzieliście, byłem w nowym magazynie, otwartym w tamtym roku, czyli to jest to, co zabiera mi ładunki, znaczy obniża mi ładunki, w sensie tym, że to jest ładunek z lotniska. Widzę po numerach, widzę po naklejkach, widzę po adresach i tak dalej. Kiedyś, w tamtym roku, po ten ładunek pojechałbym na lotnisko, wziąłbym go z lotniska, dostałbym większe pieniądze. O 1/3, jak nie lepiej, dostałbym więcej. Natomiast teraz powstały po pandemii, to jak wyrosły jak grzyby po deszczu i w trakcie pandemii, takie nowe magazyny, jak ja to nazywam, przeładownie. No i one zabierają mi część, prawda, pieniędzy, bo nie jadę bezpośrednio już teraz załadować się na lotnisko. Rzadko, bardzo rzadko. Tylko w większości jeżdżę, prawda, po warehouse'ach nowych najczęściej. Sorki. I tam biorę ładunki. Przez co oczywiście ten nowy warehouse też musi zarobić, więc on, wiecie, zabiera jakieś pieniądze, nie? Także to jest przyczyna mniej niż więcej utraty części zarobków przeze mnie. No ale nic na to nie poradzę, muszę z tym jakoś żyć, muszę się do tego przyzwyczaić, prawda? Jakby to ktoś powiedział, trzeba więcej jeździć, ale weź jeździ, jak nie ma za bardzo z czym jeździć. No i co? No i nic, no i trzeba lecieć, no 3 godzinki drogi przede mną, zaraz zobaczymy, gdzie to ja mam jechać. To jest właśnie moje auto, to moja trasa na dzisiaj. Jadę do Pekin, tam będę, tam się rozładuję, 2 godziny 35 minut. Także teraz wpadam na tą swoją starą ścieżkę, że tak powiem. Widzicie, tutaj gdzie zawsze wyjeżdżam, no bo nie mam innej drogi. Możecie wywnioskować z mojej teraz jazdy,
Widzicie, że dojeżdżam już do Zakopianki. I kiedyś tu, w tamtym roku, miałem takie zdarzenie. Dobra, praktycznie obcierkę, wypadek. Powiem wam, o co chodzi, chociaż wiem, że mnie zjecie, ale powiem. Mianowicie jechałem tak jak teraz, spokojnie, normalnie, jakieś 75 mil na godzinę. I zjeżdżam na autostradę 55 na St. Louis. I właśnie tutaj na tym zjeździe jest taki dziwny rozjazd, żeby to wskoczyć na 55, można jechać przez Joliet, no, drogowskazem na Joliet, a można też jechać tędy, co ja jadę w tej chwili. Czyli na St. Louis mogę skręcić teraz w prawo z jazdem prawym i dolecieć sobie w te same miejsce, co jadę tą drogą. I one się łączą. I natomiast ja jechałem tędyk. I tutaj, w tym miejscu, o, właśnie wrzucam kierunkowskaz, patrzę w lusterko, czy nikogo nie ma, czy nikomu nie zajeżdżam drogi. I tu akurat w Ameryce jest zasada zameczka. Więc ja chciałem zrobić to, co w tej chwili, ale pan nerwowy z troka, takiego zielonego, dużego, nie chciał, wiecie, mnie wpuścić. Pierw mnie wpuszczał, a później się rozmyślił i zaczął mnie zajeżdżać. I myślał, że dam sobie spokój, bo tam zaczął machać rękoma i tak dalej, a że mi nie chciało się czekać, więc postanowiłem, że się wpieprzę przed niego i tak, bo co on sobie myśli, nie? I po prostu zrobiłem szybki ruch kierownicą w lewą stronę przed niego, a on zamiast hamować i tak dalej, dalej mi zaczął zajeżdżać. I to zobaczycie na filmie, tutaj wam pokażę film, bo mam nagrany. I kurde, chyba poleciały jakieś lusterka. No nie u mnie w każdym bądź razie. Ja osobiście mam tylko lekutką obciereczkę na samochodzie. A natomiast, jak widać na tym filmu, i to, co ja słyszałem, plastiki poleciały. On oczywiście zjechał na bok i tak dalej, wiecie, no, ja sobie pojechałem dalej, nie? Może duży, może więcej, ale mniejszy może szybciej, nie?
I cóż, 2 godzinki minęły i 10 minut. Dojeżdżam już do Peorii. Zjeżdżam na Peorię i odbijam na Pekin. Także widzicie, pogoda nie jest za piękna w tej chwili. No cóż, tak się zdarza. Chociaż słoneczko wychodzi, temperatura się podnosi, bo już jest 67 Fahrenheitów, minus 30 podzielić na 2 i ten wynik da mniej więcej stopnie Celsjusza. Pekin. Tu będę miał trochę problem z rozładunkiem najprawdopodobniej, wiecie, bo cholera nie zarejestrowała mi ta tylna kamerka przy załadunku. Przy załadunku uczestniczyły aż 2 forklifty i się walczyły z tym, bo palety są takie, krejtki to nie są palety, są takie kurde baksy porobione w formie palety i one są niewygodne do wzięcia dla forklifta, bo są wąskie, a długie. Jedna ma 2 metry długości, a druga ma 1,70 m, ale one są szerokie na 30 cm chyba niecałe i ciężkie, no bo jedna waży 400 funtów, a druga waży 300 funtów. Jakieś części do pomp. I jak oni mieli problem, prawda, z tego, z załadowaniem tego, no to tak samo mogą mieć problem z wyjęciem tego, bo nie ma po prostu jak wózkiem podjechać. Jak normalnie w palecie, prawda, są te 2 otwory, w które wchodzą te widła od wózka, tak, tutaj jest prosta belka, nie ma po prostu, nie ma tych otworów, także nie wiem co, nie wiem jak ma się to wyciągnąć. Tutaj w każdym bądź razie ładowali mi to 2 wózkami. Królestwo dealerów mijam, Ford, Jeep, Toyota, Dodge, Jeep, Ram, kurde. A mi zostało jeszcze 8,8 mili. No i tutaj wjeżdżamy. I to ma być gdzieś tutaj, niedaleko. Na sprzedaż. Jakaś hałda piachu. Kawałek króliczka na ulicy. Żwirownia, przepraszam. A ja mam to dostarczyć. Tutaj za drzewami jest. Już to, tu mam wjechać najprawdopodobniej i szukamy deków, daków rozładunkowych. Także już jestem na miejscu. Shipping, receiving prosto. To jest fajne, że jest opisane. I tu mamy receiving, shipping, receiving. Tam strzałeczka, ale tutaj jest duck number one, więc będę musiał się najprawdopodobniej wrócić. To duck, nie, tutaj też jest duck number three. Tu jest
wejście dla takich, co ja jestem, widzicie, ależ opisane, zajebista sprawa, naprawdę, opisane jest, jak skurczysyn, podoba mi się to miejsce. Nie idzie nie trafić. Po prostu przepięknie. Także idę teraz do środka. Się, jak ja to mówię, szczekować. A wiecie, dlaczego tak mówię? Zobaczcie, no jest... Jest napis driver. We'll be right back.
Także jak widzieliście, udało mi się je rozładować. Rozładowałem się, było trochę problemów, ale poszło. Poszło, no w każdym bądź razie poszło. Goście wiedzą, co robi. Tu mam podpisany papier. Także już jestem załatwiony. I tyle, lecę w kierunku do domu, patrzę jakieś ładunki, jak nie, to jeszcze dzisiaj wyjeżdżam z Chicago. Także do zobaczenia, narka.